Mój przyjaciel, który jest lekarzem, powiedział tak: Neville, ty mnie wyprowadzasz z równowagi, ale jestem przekonany, że ty wprowadzasz zamęt u większości osób, które tu przychodzą. Dlatego chciałbym wiedzieć, co mógłbyś zrobić, aby nie mącić tak, jak zwykłeś to robić. Powiedziałem, że moim celem jest wprowadzanie zamętu. Jeśli miałbym tylko opowiadać tą historię, która opowiadana jest od wieków, to nie byłbym posłany przez Boga. Ja jestem wysłany, by podrażnić, by podburzyć człowieka tą prawdą. A ta prawda jest całkowicie inna niż to, co wydaje się światu. William Blake w Jeruzalem napisał tak: wszystko, co wydarza się na ziemi, widziane jest w jasnych rzeźbach z Hallosa i każda era odnawia się w mocy tychże dzieł. Każdy stan, jaki widzimy, już został uczyniony. Miejcie na uwadze, że on nazywa to rzeźbami. Dalej wszystko jest tak. Wszystko, każda możliwa łzawa historyjka, czy to dotycząca nienawiści, czy o niesfornej miłości, każde cierpienie i niepokój, to wszystko jest tam wykute. Kunsztem najwybitniejszym wyciosano tu ogół usposobień rodziców, małżeństwa i przyjaźnie we wszystkich możliwych kombinacjach, tak jak wszystkie ścieżki zdarzeń, jakimi przez 70 lat człowiek może pielgrzymować. To, co dotyczy spisanego prawa boskiego z Choreb i Synaj oraz świętej Ewangelii z Góry Oliwnej i Kalwarii. Teraz pozwólcie, bym przez wzgląd na swoje własne doświadczenie opowiedział wam o tym, jak prawdziwe to jest. Posłuszmy się Pismem i Ewangelią Jana, gdzie napisano: w nim było życie i życie było światłem ludzi. W nim było życie i to życie było ludzkim światłem. To powiedziano o Logosie, o Chrystusie, który nazwany został obrazem niewidzialnego Boga. A w Księdze Rodzaju czytamy: uczyńmy człowieka na nasz obraz. Innymi słowy, Chrystus to obraz niewidzialnego Boga. Chrystus jest formowany w człowieku. Chrystus został zdefiniowany jako moc i mądrość Boga. A jeśli ja jestem formowany na obraz Boga i Chrystus jest tym obrazem i Chrystus jest mocą i mądrością, to jest to właśnie to, co kształtuje się we mnie. A czym jest moc i mądrość Boga? Blake mówi nam: wieczność istnieje i wszystkie rzeczy w wieczności, niezależnie od stworzenia, które to było aktem łaski. Wszystko istnieje w wieczności, niezależnie od stworzenia, które było aktem łaski. Co on tutaj próbuje nam przekazać? Że wszystko to istnieje, wy istniejecie, że cały ten świat stanowi jakąś część, że my składamy się na tą część, z których utworzona jest struktura wszechświata. A czym jest ten akt stworzenia, który jest aktem łaski? Bóg stał się tym, indywidualizując się w nas, kształtując się w nas na swój obraz, kształtując swą moc i swą mądrość. A skąd to wiem? Powiem wam skąd. Przyjdzie taki dzień, gdy zostaniecie wzięci w duchu, nie przez kogoś innego, bo wy poruszycie się w duchu. Naprawdę się poruszacie, to jest ruch w duchu. Możecie poruszyć się w czasie wstecz lub do przodu. To nie jest ważne. Cała historia czasoprzestrzeni tego świata jest rozplanowana, a my stajemy się jedynie świadomi rosnących sukcesywnie jej fragmentów. Richard Feynman. Dlatego to, czy ja się wracam i dochodzi do zderzenia z jakimś tego fragmentem, czy też zderzę się z tym, posuwając się do przodu, to nie ma znaczenia. W momencie tej kolizji ja jestem tym. Wchodzę w ten fragment i tym samym to staje się żywe. Ożywiam to wszystko. Tam są ludzie tacy jak wy. Pomieszczenie jak tu. I wszystko jest żywe. Wiem wówczas, że gdy wstrzymam tą aktywność, jaką w sobie czuję, to wszystko wokół się zatrzyma. I ja to robię, a wszystko ustaje. To jest wtedy martwe. Całkowicie martwe. Ptak, który frunął, zawisł w powietrzu. Trawa, którą poruszał wiatr, zastygła. Ci, którzy jedli, zatrzymali się. Ci, co szli, stanęli w miejscu. Liście nie spadały już więcej na ziemię. Wszystko ustało i było martwe. Mam na myśli naprawdę martwe. Blake użył słowa rzeźby rozmyślnie i tak samo użył też słowa wykuto.
On nie powiedział, że to zostało namalowane, bo to nie są płaskie powierzchnie. On mówi tu o figurach przestrzennych, o rzeźbach. Widzicie ich i analizujecie. Oni są trójwymiarowi, jak wy, i wszyscy są martwi. Nie oddychają. Wtedy puszczacie tą aktywność, która jest w was i oni znowu ożywają i kontynuują to, co zamierzali uczynić wcześniej. Ptak poleciał dalej, docierając do drzewa, gdzie frunął. Jednak on nie spada, gdy wy to zatrzymacie. Zawisa w powietrzu, ale nie spadnie. Po prostu zatrzyma się. Człowiek chce włożyć łyżkę z zupą do ust, ale wy zatrzymujecie go i on nie może tego uczynić. Jest martwy. Tak samo kelnerka zatrzymuje się w miejscu. Tak jakby byli zrobieni z gliny. Dlatego pytam was, czym to wszystko jest? Czym wy jesteście? Wy, noszący te ubiory. Zeszliście w dół i weszliście w świat śmierci. Tutaj pozostajecie, grając wszystkie role od początku do końca. Dopóki jesteście w nich, to ożywiacie wasz świat. Cały świat jest przez was ożywiany. Wy jesteście tym życiem. W nim było życie, a życie było ludzkim światłem. A skoro wy możecie to zatrzymać i wznowić, zatrzymywać i wznawiać, to kim wy jesteście, jeśli to w nim było życie i ludzkie światło? Kim jesteście? Czyż nie jesteście Logosem? Czyż nie objawiło się w was Słowo Boże? W nim było życie, w Słowie. A Słowo było Bogiem. W Bogu zatem było życie i życie było światłem człowieka, świadomością człowieka. On oświeca człowieka i sprawia, że człowiek ożywa. Że człowiekowi wydaje się, że żyje. Wy gracie w tym bajecznym eksperymencie dotyczącym ludzkości, ale wy jesteście duchem. Bóg jest duchem. On formuje w was swój obraz. Zatem wy musicie być kształtowani w duchu. A jako, że Bóg jest miłością, to wy musicie być kształtowani w ciele miłości. Bóg jest życiem. Wy stajecie się świadomi istnienia światła wszechświata. To są atrybuty, ale wyjątkowym atrybutem Logosu jest moc życiodajności. Tym właśnie jest. On wtłacza życie w to, co postrzega. Ja postrzegam ten świat i ten świat wydaje się pozornie być niezależny od mojej percepcji względem niego. Cóż, i tak jest. Bo to wszystko istnieje jako część wiecznej struktury wszechświata, ale jego życie jest już zależne ode mnie, bowiem ja jestem życiem i obdarzam nim to, co postrzegam. Wy również tego doświadczycie tak jak ja. Tak powiedział mi kiedyś pewien przyjaciel. Neville, wiesz, że odwiedziłem doktora Kimberly na 4 tygodnie przed tym, jak on umarł? On powiedział mi potem, Neville wie. Ja nie wiem, nie z doświadczenia. Wiem jedynie dzięki temu, że on to mówił. Jak ja miałbym to wiedzieć? A co jeśli umrę, zanim się dowiem? I cóż, wy nie umieracie. Przedstawienie toczy się dalej. To wszystko to cudowna sztuka. Pozwólcie, że podzielę się tym, czego dowiedziałem się w tym tygodniu. Ta pani jest tu dziś. Ona powiedziała mi tak. Byłam wtedy na czymś, co wydawało mi się być szczytem świata. Stałam na szczycie świata i patrząc w dół widziałam bezgraniczny amfiteatr. On zdawał się nie mieć końca, a potem usłyszałam głos i to był mój własny głos przemawiający z mojego wnętrza. Usłyszałam, cały ten świat to teatr. I ja jestem tym wypchniętym całym światem, a potem usłyszałam dźwięk łamanej gałęzi. I gdy ta gałąź się złamała, to skały zaczęły spadać, mijając mnie. Potem zobaczyłam spadający ogromny głaz i poczułam się nieprzyjemnie, bałam się. Cała ziemia zaczęła się trząść i pękała tak jak ten głaz. To wszystko się rozpadało i nagle pojawił się mały biały piesek. On miał pysk baranka i był pokryty wełną, ale to był pies, bo szczekał. Szczekając przywołał moją uwagę i pomyślałam o ucieczce. Musiałam szybko podjąć wysiłek, aby wydostać się z tego rozpadającego się świata. Ale aby uciec, musiałam przeskoczyć bezdenną przepaść. Zaczęłam się martwić, jak ten piesek sobie poradzi. Ale jak to bywa w wizjach i snach, przeskoczyłam przez nią, a pies podążył za mną. Chciałam zawołać go po imieniu, ale nie pamiętałam go. Jednak wiedziałam, że kiedyś znałam to imię. Wtedy z mojego wnętrza wydobył się głos i usłyszałam, to pies Neville'a. I wtedy nie wiem dlaczego, ale zawołałam do niego Junior. On zareagował i przybiegł.
Teraz świat, w którym się znajdowałam, również się rozpadał. Wszystkie budynki się zawalały, wszystko padało. Jeden wielki budynek skonstruowany z wielkich płyt wydawał się jedynym bezpiecznie wyglądającym budynkiem, więc weszłam do niego wraz z tym psem. Weszliśmy do jedynego budynku, który był bezpieczny, podczas gdy cała ziemia się rozpadała. Wtedy się obudziłam. Przez chwilę byłam w pełni świadoma. Pamiętałam ten sen, a potem zasnęłam ponownie. W drugim śnie leżałam na brzuchu na łóżku szpitalnym. Przygotowywano mnie do operacji. Ty byłeś tam chirurgiem. W dłoni trzymałeś jakiś lśniący przedmiot, który wyglądał jak srebrny grzebień, mający zamiast zębów mnóstwo błyszczących igieł. Spytałam cię, czy ta operacja jest konieczna? A ty odpowiedziałeś, że tak. Bo gdyby tak nie było, to byś mi powiedział. Jednakże to miało mnie nie boleć. Miałam nie czuć bólu. Wtedy poczułam chłód na ramieniu, które przygotowywałeś. Powiedziałam, że skoro mówisz, że jest to niezbędne i konieczne, to w porządku. Tylko nie wiedziałam, czy jestem na to gotowa, lecz mówiłeś, że nie będzie bolało. Zgodziłam się i czując ten chłód na ramieniu, powiedziałam, jestem gotowa. Zorientowałam się, że operacja już się skończyła i nie czułam żadnego bólu w tym ramieniu. Obudziłam się o 7:30, tylko czemu nazwałam tego twojego psa Junior, a on zareagował i podążył za mną, gdy przypomniałam sobie jego imię. Mogę powiedzieć jej, gdzie dokładnie umiejscowiona jest w tej sztuce. 8 to liczba Chrystusa, a ona obudziła się o 7:30. Pies to był Junior. Junior, jak wiecie, to osoba młodsza od kogoś, ale jest też inne znaczenie juniora. To ktoś, kto jest w młodszej klasie. Junior na studiach to ktoś niżej od seniora, czyli kogoś będącego w ostatniej klasie. Ona osiągnęła ten poziom i została jeszcze jedna drobna rzecz do wykonania, jakaś poprawka na jej ramieniu. I to już się dokonało. Teraz musi czekać na to, aż dojdzie do końca, a to niedaleko. Przebyła już całą podróż, odegrała w pełni tą część, obudziła się o 7:30, pamiętając wszystko. Ujrzała w tym małym psie symbol Chrystusa jako jej towarzysza, bo psem był Kaleb i on wszedł do ziemi obiecanej wraz z Jozue. Jozue zaś to hebrajski odpowiednik imienia Jezus i Jezus zwany jest Barankiem Bożym. Oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata. Ewangelia Jana. Wszyscy są przeznaczeni do tego, by odegrać rolę Chrystusa. Wszyscy, gdy naprawdę przebudzacie się jako Chrystus, to wypróbowujecie moc związaną z nadchodzącą erą. Ta moc jest niesamowita i na wszystko spojrzycie inaczej. Świat, który wydawał wam się być tak żywy i tak niezależny od waszej percepcji, tak, taki on jest, ale jest on częścią struktury wszechświata, a jego życie wypływa z was. Życie jest po prostu działaniem waszego cudownego ludzkiego wyobrażenia. Przyjdzie dzień, że będziecie mieli kontrolę nad tym i patrząc na coś, co wydawało się żywe, wstrzymacie to w sobie i wszystko zamrze. Dowiecie się, że oni wcale nie żyją samoistnie bez was. Oni istnieją niezależnie jako struktury, ale nie są żywi. Oni są martwi. Wszystko jest martwe, bo życie jest w Chrystusie. Więc jaki jest cel tego wszystkiego? By uformować was na boski obraz, a boskim obrazem jest Chrystus. On wpierw pojawia się w tym świecie jako moc. Takim się ukazuje i wy odczuwacie to. Wpierw przychodzi w postaci mocy i wy tym jesteście. Odchodzę, lecz wy pozostańcie w mieście, póki nie przyobleczycie się w moc z wysokości, bo odchodząc ześlę na was obietnicę mego Ojca. Ewangelia Łukasza. Możecie to przeczytać na końcu Ewangelii Łukasza. Pozostańcie w mieście, a ja ześlę na was obietnicę, a tą obietnicą jest sam Bóg. On wpierw ujawnia się jako moc, jako El Shaddai, Bóg Wszechmogący, a teraz objawia swe imię Ja Jestem, by ostatecznie pozostać i objawić się jako Ojciec. Nie ma żadnego innego miejsca, gdzie można by się udać, jak tylko opuścić tą erę i wkroczyć w tamtą erę, w erę stwarzania. A co robicie w tamtej erze? Ci w wielkiej wieczności, którzy kontemplując śmierć, a ten świat jest światem śmierci, doświadczyłem tego osobiście, bo gdy wycofałem tą aktywność, to oni wszyscy byli martwi, całkowicie nieruchomi, a gdy znów to wypuściłem, to oni jeszcze raz zaczęli się poruszać, ożyli. Dlatego ci w wielkiej wieczności, gdzie my wszyscy zmierzamy, którzy kontemplują śmierć, powiadają, to co wydaje się być, jest takim dla tych, którym się to takie wydaje. I to stwarza
najstraszliwsze konsekwencje tym, którym się to takim przedstawia. Także udrękę, rozpacz i wieczną śmierć, ale boska łaska zstępuje spoza tego, zbawiając człowieka w ciele Jezusa. To tą mocą się staniecie. Staniecie się mocą stwarzania. Ale nie tylko, bo także mądrością, którą jest Bóg, bowiem Chrystus jest mocą i mądrością Boga. A wam przeznaczone jest to, by stać się Chrystusem. Skosztujecie tej mocy tak jak ja, gdy poruszyłem się w duchu i cofnąłem się 150-200 lat. Będąc w duchu, nikt nie może was dostrzec. Ja po prostu byłem wtedy w duchu, w mocy, której pierwszy raz mogę użyć. Wtedy też wiedziałem, że jeśli zatrzymam w sobie to, co czułem, to wszystko zastygnie. To była mądrość Boga. I tak samo moc Boża była obecna. Zrobiłem to i wszystko się uspokoiło. Wszystko zamarło. A potem patrząc na to, wiedziałem, że jeśli to wypuszczę, to wtedy to wszystko znów zacznie się poruszać i tak też się stało. Puściłem to i wszystko ożyło. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Dopiero wówczas, gdy mi się to przytrafiło. A potem ktoś dał mi książkę, apokryficzną Ewangelię Jakuba. Zapis tych wydarzeń sprzed 2000 lat zarejestrowany przez Jakuba, który nie jest częścią Biblii. To było od tej nocy, gdy Chrystus się rodził. Opowiadał to jego ojciec, Józef. On mówił tak. Owce, które szły, zatrzymały się, tak jak ręka pasterza, który je prowadził. Ptaki stanęły na niebie i całe niebo stanęło. Robotnicy spoczywali na ziemi, trzymając ręce w naczyniu. Ci z nich, którzy jedli, przestali jeść, a ci, którzy byli w trakcie wstawania, nie powstali. Ci, którzy wkładali sobie jedzenie do ust, nie włożyli go. Spojrzałem na rzekę. Dzieci, które piły wodę, nie piły już jej. Wszystko dookoła na chwilę powstrzymane zostało od kontynuacji swego biegu. To jest narodzenie mocy Chrystusa, który to jest mocą i mądrością Boga w człowieku. I wy jesteście w duchu. Przeznaczone wam jest to, by przebudzić się jako Chrystus Jezus, obraz Boga i moc Boga. Tamta moja przyjaciółka w tej opowieści o amfiteatrze usłyszała głos mówiący, że cały świat jest teatrem i że ona jest tym uzewnętrznionym światem. Ona gra tu wszystkie role, od nienawiści do niesfornej miłości. Wszystkie cierpienia i niepokoje są tutaj wyryte. Pomyślcie o świecie, gdzie każdy możliwy do wyobrażenia stan jest już wyrzeźbiony i skończony, a wy, stępujący z wysokości, przyjmujecie ograniczenia związane z ciałem, a potem odgrywacie to i przechodzicie przez wszystkie straszności tego świata. Ale robicie to tak, abyście mogli wydobyć się z tego na obraz Boga, posiadając całą moc i mądrość Boga, albowiem wy dostajecie się jako Jezus Chrystus. Wy przechodzicie przez coś, co po prostu zostało ustanowione w wieczności. Cała ta struktura byłaby jednak martwa i pozostała niczym nieruchoma rzeźba, gdyby Bóg nigdy w to nie wstąpił. Ale my schodzimy i przyjmujemy formę człowieka, stając się człowiekiem. A ponieważ Bóg jest życiem, człowiek zaczął poruszać się i żyć. I wszystko dzięki temu mogło zacząć się tu, w tym naszym świecie. Bóg odgrywa wszystkie, nawet te najpotworniejsze role, tak by na końcu, ponieważ to wszystko jest częścią tej struktury, by móc powiedzieć: wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Oni tego nie wiedzą. Każdy człowiek myśli sobie, że osiągnie tu jakiś sukces, a potem przychodzi ich mrowie i łagodzą te ciosy, które na nich spadają. Albo też chce uczynić swe nazwisko wielkim, zostać prezydentem albo następnym dyktatorem w Rosji, następnym kimś tam i kimś innym, mając wszystkie te ambicje wobec tych spraw. Oni nie rozumieją, że ktoś kontempluje ten stan i ożywiają go. Oni przechodzą przez to i nie rozumieją, że przesuwają się niczym niewolnicy. Nawet jeśli sami uważają się za królów i królowe, dyktatorów i miliarderów, możecie to zrozumieć jedynie, kiedy całkowicie wydostajecie się z tego. Celem tego wszystkiego jest wyłuskać was z tego straszliwego wyścigu i gdy się wydostajecie, to jesteście Jezusem Chrystusem, obrazem Boga, mocą Boga i mądrością Boga. Wchodzicie wtedy w całkowicie inną erę. To nie jest to, co tu, to jest już za wami. Zostawiacie to takim, jakie jest i dołączacie do niebiańskich zastępów, tych, którzy kontemplują śmierć. Dzieje się tak, bo boska łaska schodzi w określonym momencie i zbawia kogoś w ciele Jezusa. Dlatego na końcu jest tylko jeden Jezus. Jedno ciało, jeden duch, jedna stwarzająca moc, jeden Bóg, Ojciec wszystkich. Ten człowiek powiedział:
Ty mnie wyprowadzasz z równowagi. I w porządku, wyprowadzałem go z tej równowagi. Może z wami jest podobnie. A ja powiedziałem, jednak ty przychodzisz na moje pierwsze spotkanie przy otwarciu, a potem na ten ostatni wieczór. Oczekujesz, że zrozumiesz książkę, gdy przeczytasz tylko prolog i zakończenie? Bo kiedy przychodzisz? Na pierwszą i ostatnią noc. I widzimy się każdej soboty, gdy spędzamy razem od 3 do 5 godzin przy twoim basenie. I o czym wtedy rozmawiamy? O twoim cudownym ogrodzie, o ptakach, które karmisz, o pogodzie i o wszystkim, co nie jest związane w żaden sposób z tym, o czym tu mówię. Ale ja wytrącałem go z równowagi. Jego już nie ma na tym świecie. Ale on nie odszedł dla siebie, odszedł jedynie dla was. Kim nie ma świadomości bycia martwym? Bo on nie jest martwy. On został przywrócony do życia i wiedzie pełne, cudowne życie jako znacznie młodszy człowiek. On miał zaledwie 50 lat, gdy opuszczał ten świat. Teraz ma około 20, nieco ponad 20 lat. Tutaj był dentystą i był świetnym dentystą. Dla mnie najlepszym. Ale kim odszedł i nie doświadczył tego, o czym przemawiam? I co z tego? On może to mieć dziś, bo wciąż jest w tym samym ludzkim świecie. Jest w takim samym ciele jak wcześniej i ma tą samą tożsamość. To w ogóle się nie zmieniło. Jeśli tutaj jesteście głupcem, to tam także. Jeśli tu jesteście złodziejem, to tam tak samo. Jeśli tu jesteście ambitni, to tam również. Jeśli wspinacie się tutaj po społecznej drabinie, to tam tak samo. W śmierci nie ma żadnej transformującej mocy, ale dla was, wy, którzy umieracie, wcale nie jesteście martwi. Jedynie dla tych, którzy widzą, jak umieracie. Widzimy, że ktoś umiera, ale ten, kto odchodzi, wcale nie jest świadomy tego, że umarł. On jest w tym samym ciele, co wcześniej, tylko odnowionym i młodszym. Oni wszyscy wracają do wieku 20 lat, jakoś koło 20. Gdy macie 90 lat czy 50, to odkrywacie, że macie 20 i że jesteście odnowieni, i że to jest ten sam świat. Posuwacie się dalej w tej sztuce, bo to wszystko to niesamowita sztuka. Inna moja przyjaciółka, która jest tu dziś, powiedziała mi tak. Miałam taki sen, byłam wtedy na Bliskim Wschodzie. Byłam tutaj, gdy mówiłeś o tym, gdy on był głodny i nie został nakarmiony, ani nie otrzymał schronienia. To było w piątek 10 listopada, a potem w poniedziałek zwyczajnie relaksowałam się i wchłaniałam to, co mówiłeś tamtej nocy. Zadzwonił mój przyjaciel. Ja nie wiem, czemu to zrobiłam, ale wtedy byłam bardzo krytyczna i pokłóciłam się z nim. A potem przypomniałam sobie twoje nauki i uświadomiłam sobie, co właśnie zrobiłam. Bo tutaj słyszałam o tym, że gdy kogoś traktujesz w jakiś sposób, to traktujesz tak samo Boga. Bo jeśli mówię, że kocham Boga, a nienawidzę mojego brata, to kłamie. Bo jak mogłabym kochać Boga, którego nie widzę, a nienawidzić mojego brata, którego widzę? A Bóg stał się człowiekiem, więc gdy czynię tak względem człowieka, to czynię tak też względem Boga. Zasnęłam i to był mój sen. Jestem na Bliskim Wschodzie i wchodzę do jakiegoś miejsca, gdzie wszyscy są ubrani jak Arabowie. Mieli te swoje długie suknie i wszyscy wyglądali na Arabów. Weszłam do środka i wchodząc wiedziałam, że ktoś tam szedł przede mną. Zobaczyłam tamten horror. Tam ci ludzie zostali zmasakrowani. Wbijali im noże w plecy, dźgano ich, wszyscy byli pokiereszowani i krwawili. Zaczęłam płakać. Wyszłam, zamykając ze sobą drzwi i weszłam do innego pomieszczenia. Ale moim oczom ukazał się podobny widok. Znowu niepotrzebna masakra jakichś ludzi. Weszłam do trzeciego pomieszczenia i oni wszyscy tam też byli. Potem zobaczyłam jedną osobę. On nie był na drewnianym krzyżu, ale tak to wyglądało, bo wisiał tak, jakby wisiał na krzyżu i z jego dłoni ciekła krew. Z jego boku również ciekła krew i ze stóp także. Tak jak podczas tego krwawienia na krzyżu. Miał taki żałosny wyraz twarzy, tak jakby zadawał pytanie, dlaczego? Zrozumiałam, że to, co widzę, to symboliczne przedstawienie Ewangelii. I tego, co uczyłeś, o tym, że gdy robię coś wobec kogoś, to powinnam robić to tak, jakby ten ktoś robił to mnie. I ja robiłam to samej sobie. Tutaj naprawdę ukrzyżowywałam się i ukrzyżowywuję się, gdy tracę cierpliwość i robię te wszystkie rzeczy komukolwiek z tego świata. Ona opisała to przepięknie, to swoje doświadczenie, bo gdy Blake mówi nam, że wszystko, co wydarza się na Ziemi, widziane jest w jasnych rzeźbach z Hallosa, to jest to prawdą. Wszystko jest tam, cała sztuka. On mówił o Ewangelii z Góry Oliwnej i Kalwarii.
Widzicie sztukę. To wszystko jest symboliczne, ale my odgrywamy to. Bóg zszedł w dół i przyjął formę człowieka. Człowieka, który należy do wiecznej struktury wszechświata. A potem on ożywił cały ten martwy świat, ponieważ życie jest w nim. Potem przechodzi przez cały ten zbiór. A gdy na końcu się wydostaje, to jest obrazem niewidzialnego Boga. Bo obrazem niewidzialnego Boga jest Jezus Chrystus, moc i mądrość Boga. Więc jeśli ja kogoś tym drażnię, to mam drażnić. Zostałem posłany, by o tym mówić i muszę o tym mówić i będę to robił. Tu jest pewien konflikt w tych jego wierzeniach, ponieważ mój przyjaciel został wychowany w mormońskiej wierze. On nie praktykuje, ale został wychowany zgodnie z tym kościołem i mówi mi o tej wierze, a ja mówiłem mu, że jeśli to, co mówi, ma to reprezentować, to jest to tak samo fałszywe jak 3-dolarowy banknot, bo to nie ma nic wspólnego z wiarą judeochrześcijańską. A moje własne, mistyczne doświadczenia potwierdzają prawdę judaizmu i chrześcijaństwa. Bo mówisz, że jeśli tutaj umrzesz i zostaniesz pochowany należycie w białej szacie, to wtedy ty i twoja żona będziecie razem gdzieś w jakimś waszym niebie? Nie ma małżeństw w niebie, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Ewangelia Łukasza. Nie jesteście podzieloną istotą, jesteście jednością, jesteście mocą stwarzania i jest tylko to braterstwo. W zmartwychwstaniu wszyscy jesteśmy braćmi, będąc w bardziej intymnej relacji niż wy tutaj z kimś, kogo kochaliście mocno, jako męża czy żonę, czy kogokolwiek z kim związani byliście tu na ziemi. To miłość, jakiej nie da się opisać. Wszyscy są braćmi, wszyscy to jedność. Nie jesteśmy podzieleni w zmartwychwstaniu. Jesteśmy ponad podziałem płci. Jesteśmy jednym Bożym braterstwem i Bożym ojcostwem. To jest tym. Bo jeśli myślicie, że możecie wejść w to z kimś, to pokażcie mi kogoś z nich, kto naprawdę rozumie, czym tak naprawdę jest miłość na tym poziomie. Tak, wy kochacie. Kochacie kogoś i towarzyszy temu namiętność, a potem starzejecie się i odkrywacie, że tu się coś sypie, tam się sypie. Zastanawiacie się, czemu ona czy on nie są tacy czy tacy i staracie się to załatać. W niebie nie ma żadnego łatania, to całkowicie inny świat. Tam jesteśmy stwarzającymi istotami, każdy stwarza i wszyscy jesteśmy braćmi, bo to wymaga nas wszystkich, by uformować Boga. Nikogo nie może zabraknąć. Wszyscy zbierają się w jedną cudowną istotę, która jest Jezusem Chrystusem, w zmartwychwstałego Pana, w Jehowę. Ludzie jednak w to nie wierzą, ale zmartwychwstały Jezus Chrystus jest Jehową. Tylko Jehowa zmartwychwstaje. A wszyscy muszą zmartwychwstać jeden po drugim jako stwórcy. To ogromna radość być zebranymi razem, wszyscy jako stwórcy, wszyscy w harmonii. Braterstwo, które kocha poza wszelkim ludzkim wyobrażaniem z tej sfery, bo w tej sferze, kochając, oczekujecie czegoś w zamian. Dajecie i dajecie, mając nadzieję, że to jakoś do was wróci. A jeśli to nie wróci do was zbyt szybko, to nie ma tam już tej miłości, nie ma dawania. To wszystko jest takie na tym poziomie, ale na tamtym poziomie wy jesteście stwórcą mającym życie w sobie i oni nie mogą tego robić bez was. Mogę was zapewnić, bo w Bożym ciele, które jest Panem, Bogiem, Jehową, które jest Jezusem Chrystusem, nie może brakować żadnego fragmentu. Wszyscy są w nim zbierani, a gdy jesteście zebrani, to jesteście ponad podziałem płci. Zapomnijcie o tym całkowicie. To ani mężczyzna, ani kobieta, to po prostu człowiek, to stwarzająca moc, która jest Bogiem. Chciałem podziękować moim przyjaciółkom. Ta pani, która stała na szczycie świata i ta, która była na Bliskim Wschodzie, one obie są damami. Wy, panie, jesteście na samym szczycie. Jedna ujrzała prawdę tego wszystkiego, a inna obudziła się o 7:30. To tylko mały kroczek. Ona nazwała go junior. A faza juniora jest tuż przed fazą seniora. To już bardzo blisko, by dotrzeć do 8, a 8 to liczba Boga. Liczba Chrystusa. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Na następny wykład zapraszam na wtorek, 7 lutego na godzinę 19:00.